Pani została znieczulona 15 minut przed zabiegiem. Ten krem nie zawiera wody, a więc nie trzeba go tak dokładnie wycierać z twarzy. Jest on na wazelinie i nie dochodzi do żadnych poparzeń w zetknięciu z laserem frakcyjnym. Zaczynamy. I tak właśnie punkt po punkcie idziemy sobie w miejsca, gdzie znajdują się blizny. Laser frakcyjny jest najlepszą metodą do usuwania blizn potrądzikowych, ponieważ jest to zabieg dosyć inwazyjny, ale ze względu na to, że wiązka promieniowania laserowego uszkadza skórę w sposób punktowy, w sposób kolumnowy, wnikają wiązki laserowe do środka, nie zostaje zniszczona cała skóra. W związku z tym skóra, która jest wokół tych miejsc uszkodzeń, bardzo szybko zaczyna regenerować się i dochodzi do bardzo szybkiej odnowy. Po zabiegu skóra zostanie poddana chłodzeniu 15-minutowemu. Następnie zostanie posmarowana kremami pielęgnacyjnymi, które przyspieszają procesy gojenia. W tym momencie zabieg zostaje zakończony. 2-3 dni po zabiegu tworzą się strupy, które schodzą w przeciągu 7 dni.